Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Kamil Olesiński. Jestem prezesem Grupy Rekonstrukcji Historycznych Żandarmeria Sądecczyzny. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w planie zdjęciowym do filmu Gurgacz. Nasza grupa zajęła się tutaj przede wszystkim oprawą dotyczącą umundurowania, taką wizualną częścią tego fabularyzowanego dokumentu. Mieliśmy tutaj przyjemność wcielić się w rolę również jednych z głównych bohaterów tej całej historii, żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Spędziliśmy na planie kilka dni i to była szczególna atmosfera, atmosfera współpracy, pracy w miejscu, które było miejscem tak naprawdę walki tych partyzantów, miejscem życia tych partyzantów przez kilka miesięcy w lasach Sądecczyzny. Mieliśmy tutaj do dyspozycji przede wszystkim piękne pasmo Jaworzyny Krynickiej, czyli okolice Hali Łabowskiej, już troszeczkę pozarastanej Hali Krajnej. Oczywiście te miejsca związane z bytnością oddziału, z tymi słynnymi zdjęciami, czyli okolice Wierchu nad Kamieniem, Diabelskiego Kamienia, miejsca tutaj związane także z pobliskimi miejscowościami. No ja przypominam, jest to szczególne miejsce, miejsce turystyczne, ale dziś jeszcze dosyć słabo znane. Piękna atmosfera, przyroda niesamowita, buczyna karpacka, która porasta właśnie to miejsce i ta legenda tego oddziału i miejsce, obozowisko, którym spędziliśmy bardzo dużo czasu, w którym to miejscu odprawiano prawdziwą mszę w obrządku tutaj trydenckim i mogliśmy w niej uczestniczyć zaraz po zdjęciach do filmu. Myśmy tak analizowali temat ojca Władysława Gurgacza i w pewnym momencie, będąc właśnie w tych miejscach, myśmy staraliśmy się zrozumieć, jakim był człowiekiem. I to może wynikać z tekstów, to może wynikać z oryginalnych nagrań przed sądem, wojskowym sądem rejonowym w Krakowie, to może też wynikać ze wszelkich publikacji. Dla nas to jest tak naprawdę symbol tej starej, dobrej Polski, która powinna wrócić. To jest symbol wierności Bogu, wierności ojczyźnie, to jest symbol poświęcenia. To jest taki człowiek, kapelan, który zdecydował się na to, żeby poświęcić swoje życie, żeby pójść razem z oddziałem do lasu, żeby tam opiekować się tymi ludźmi, którzy potrzebowali tej opieki duchowej. No jest to ikona po prostu. Ojciec Władysław Gurgacz w całej Polsce myślę, że jest taką ikoną, a nie tylko, można by powiedzieć, ikoną dla historyków, dla patriotów, dla ludzi zajmujących się tematyką. To jest też taka osoba, która odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów. No, dzisiaj nam brakuje takich kapłanów, którzy by właśnie tak poszli z ludźmi, jak ojciec Władysław Gurgacz wtedy poszedł z tymi młodymi chłopcami z oddziału. Jakim był człowiekiem? Przede wszystkim to nie tylko chodzi o duchowość, ale chodzi o ten jego charakter. Ta silna wiara w Boga, ta silna jego wiara predysponowała to
ten charakter jego. On nie tylko opiekował się duchowo oddziałem, ale także wprowadzał tutaj taki nastrój radości, tego, że nawet chociażby nie wiem, co złego się stanie, jesteście chłopcy pod opieką Pana Boga, jesteście pod moją opieką. I można nawet oglądając te stare albumy, słynne zdjęcia, ja powtarzam, słynne w całej Polsce, bo te zdjęcia z Hali Łabowskiej czy z różnych miejsc naprawdę dosyć znane, można tutaj po twarzach czy ojca Gurgacza, czy żołnierzy, na tych twarzach maluje się taka radość, taka pewność siebie. A wyobraźcie sobie, że tam na dole czeka UB, KBW, zdrajcy, agenci, kto wie jeszcze, prawda? Ale jednak ta pewność, że chociażby nie wiem, co się stanie, chociażby tortury, chociażby coś z nami było nie tak, to z nami jest ojciec Gurgacz i z nami jest Bóg. I nam się nic nie może stać. Zresztą to wynikało z tego słynnego przemówienia ojca Gurgacza przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie. A cóż to jest śmierć? Na śmierć pójdę chętnie. To jest dopiero początek drogi. Przygotowania to przede wszystkim tak, dopasowanie rekonstruktorów do roli tych bohaterów. Ja przypominam jeszcze raz, myśmy mieli do czynienia tak naprawdę z ikonami, ze zdjęciami bardzo znanymi w Polsce. To zdjęcie słynne, kiedy oddział stoi na baczność razem z ojcem Władysławem Gurgaczem w szatach liturgicznych. To zdjęcie musiało być zrobione perfekcyjnie, a myślę, że myśmy wykonali swoją pracę bardzo dobrze. I to silne przeświadczenie, że trzeba to zrobić dobrze, a jednocześnie wymagania reżysera, pana Dariusza Wałysiaka, żeby to zrobić bardzo dobrze, żeby o wszelkie szczegóły zadbać, sprawiło, że myśmy musieli naprawdę się postarać. Aktorzy, którzy występowali w roli Szajny, w roli Balickiego, w roli Piury, musieli mieć pewne cechy wyglądu nawiązujące do tych postaci. Nie są to profesjonalni aktorzy, jeżeli chodzi o rekonstruktorów, ale musieli mieć te cechy wyglądu nawiązujące właśnie. I jeszcze kwestia umundurowania, zbierania sprzętu praktycznie z terenu województwa małopolskiego, tak żebyśmy mieli ewentualnie tą samą broń, żebyśmy mieli takie same mundury, żeby nie brakowało pewnych, powiedzmy, no to już tak czapek czy wyposażenia takiego prostego, no to wszystko było bardzo ważne. No ale ja myślę, że ta magia miejsca związana właśnie z bytnością oddziału, że tam gdzieś nad nami jest ten patron, nie? Że jest ojciec Władysław Gurgacz, to sprawiało, że nam się pracowało o wiele lepiej, lżej. Myśmy wiedzieli po prostu, że to pójdzie dobrze. I no jest smak na to, żeby zrobić film fabularny, naprawdę film fabularny jeszcze. Po tym wszystkim, czego myśmy tam doświadczyli, chętnie pomożemy w takiej misji.